Tegoroczne ósme już zaduszki jazzowe Markowe Granie organizowane przez klub osiedlowy KSM-ek tradycyjnie rozpoczęły się od otwarcia wystawy. Tym razem były to fotografie koneczczanki Anny Mietlińskiej, pracującej i mieszkającej w Łodzi, absolwentki kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Wystawa zatytułowana Marcache prezentuje fotografie z lat 2005-2010 zrealizowane podczas kolejnych edycji Festiwalu Kultury Hiszpańskojęzycznej Viva Flamenco. Zainteresowanie ze strony mieszkańców tegorocznymi zaduszkami było tak duże, że sala klubowa nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Tym razem gościem imprezy był zespół Globetrotters, założony w 1999 roku przez wibrafonistę i kompozytora Bernarda Masele. Grupa o niebanalnym składzie instrumentalnym prezentuje muzykę, która nie ma swojego odpowiednika prawdopodobnie nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Thank you.
Zachęcamy Państwa również do oglądania rozmowy tygodnia z założycielem grupy Bernardem Masselą.